Witamy na kanale GSP. Jesteśmy dzisiaj w trójeczkę w MGW Training w Warszawie. Dzięki uprzejmości fantastycznego właściciela tego klubu, czyli Tomasza. Pozdrawiamy go serdecznie z tego miejsca, że zezwala nam na nasze różne praktyki w dziedzinie fizjoterapeutyczno-treningowej. Także przechodząc do tematu dzisiejszego, mamy na tapecie Dawida Olkiewicza, świetnego wyciskacza leżąc, który ma 25 lat. Najwyższy wynik, jaki uzyskał na zawodach, to było 240 kg i trafił tak naprawdę na początku do Wojtka, ponieważ trenuje w One Rep Max Gym w Gorzowie Wielkopolskim z samą zależnością bólową, która była w kręgosłupie. No i tutaj poproszę Piotra o to, co pokazała diagnostyka, która miała miejsce już tak naprawdę w październiku, bo długo z Wojtkiem na początku próbowaliśmy go uczyć pewnych rzeczy, ale jakby, znaczy pewnych rzeczy, czyli zależności oddechowych, napinania brzucha, przyjmowania odpowiedniej pozycji do wyciskania czy martwego ciągu, aczkolwiek cały czas problem był nawracający, stąd oczywiście pokusiliśmy się o pomoc tutaj fizjoterapeutyczną. No i oddaję Piotrowi głos. Zgłosił się do mnie faktycznie w październiku, a licząc, że problem pojawił się w lutym, czyli był to problem przewlekły, no z wywiadu wynikało, z tego co pamiętam, tam, że on się przedźwignął w 230 kg chyba w martwym czy w wyciskaniu? W przysiadzie, tak, bo właśnie nie mam karty przed sobą, więc mówię trochę z pamięci. Natomiast tutaj dało się zaznaczyć, że on też był po urazie mięśnia piersiowego, tak, dokładnie, więc historia pacjenta jest dosyć obszerna. Natomiast do czego zmierzam? Tutaj dało się zauważyć, że jak wykonywał przeprost, pojawiał się ten charakterystyczny ból w kręgosłupie lędźwiowym, taki przytykający, praktycznie towarzyszył mu codziennie, o każdej porze dnia i nocy, nie mógł ułożyć się do pozycji przeciwbólowej. Natomiast mimo wszystko po przetestowaniu, czyli zastosowaniu specyficznych testów manualnych, mięśniowych i tak dalej, i funkcjonalnych, nie była to tak zwana czerwona flaga, bo nie wiem, czy wiecie, ale jeżeli bym określił pacjenta jako czerwoną flagę, to nie mógłbym się tak naprawdę dotknąć, trzeba byłoby go wysłać na diagnostykę obrazową. Natomiast najważniejsza rzecz, przyniósł akurat bardzo ważne badanie, które podejrzewam, że sam bym zlecił, czyli rentgen funkcjonalny kręgosłupa lędźwiowego, który nie wykazał cech niestabilności odcinka lędźwiowego. Bo wiecie, jeżeli pacjent próbuje dźwignąć coś, co waży no 230-240 kg, to biorąc pod uwagę, że mógł mieć w danej chwili złą technikę, możemy podejrzewać, że doszło do uszkodzenia więzadeł stabilizujących kręgosłup międzysegmentarnie, no i mogło to wywołać tak naprawdę objaw niestabilności, natomiast całe szczęście tego nie było. Natomiast cecha charakterystyczna, o którą Wojtka poprosiłem, bo chodził do Wojtka też na trening wcześniej, żeby wykonał klasyczną próbę walsalwy. I przy próbie walsalwy pojawiał się ten kłujący, miejscowy ból bez takiego spektrum korzeniowego, czyli siła mięśniowa była tak naprawdę w normie, odruchy mięśniowe były w normie. I cecha charakterystyczna kolejna to to, że przy każdym przeproście kręgosłupa, czyli my to w fizjoterapii nazywamy przy konwergencji, czyli zbliżaniu się kręgów do siebie, pojawiał się charakterystyczny ból, plus jeszcze jak był skłon boczny w prawo z dawką wyprostu, czyli taki ruch sprzężony i kombinowany w kręgosłupie, pojawiał się charakterystyczny problem bólowy. Natomiast dało się też zaobserwować to, że sam bracing, czyli sam rytm oddechowy, nie jest prawidłowy. I tutaj taka drobna uwaga, bo jeżeli przy próbie walsalwy pojawia się charakterystyczny problem bólowy w okolicy kręgosłupa lędźwiowego, tu jeszcze dało się zauważyć w okolicy kręgosłupa lędźwiowego takie drobne pajączki naczynka krwionośne i taką przewodnioną okolicę kości krzyżowej, sugeruje to o problemie lokalnego obrzęku, na przykład okolicy stawów międzykręgowych, czy w skrajnym wypadku między innymi okolicy otworu kręgowego, czyli tam, gdzie biegnie rdzeń kręgowy. Natomiast tutaj każda próba naciągnięcia rdzenia kręgowego, czyli próba neurodynamiczna, nie powykazywała znaczących cech neurologicznych, co by skutkowało tym, że no, musiałbym kolegę zdyskwalifikować z terapii, tylko poprosić o dalszą diagnostykę. Natomiast do czego zmierzam? Założyłem, że może być sytuacja taka, że przy próbie przeprostu może być tak, że
same stawy międzykręgowe nie będą pracowały mechanicznie prawidłowo. Tam kiedyś pewnie nagramy o tym podcast, czy tam coś na temat mechaniki tak zwanej artrokinematyki, bo w stawach występują dwa typy tak naprawdę ruchów. Jest ruch ślizgu, jest ruch toczenia. W stawach międzykręgowych tego ruchu ślizgania się powierzchni stawowych jest dosyć sporo i powinno być, więc założyłem, że może być tak, że na skutek tego, nazwijmy to pociągnięcia w trakcie danej aktywności, która wywołała mu całą tą kaskadę zmian, mogło być tak, że doszło do zaburzenia tego ruchu ślizgu, więc poprosiłem, żeby wykonał ten ruch przeprostu, ale ja jednocześnie wspomagałem ruch ślizgu i tutaj w pierwszej fazie okazało się, że mu to pomaga tak naprawdę, więc zaleciłem między innymi takie fizjoterapeutyczne zalecenie, żeby wspomagać sobie ten ruch ślizgu, między innymi przy pomocy różnych akcesoriów i tutaj koledzy wykonywali oczywiście te założenia. Natomiast tutaj mnie troszeczkę niepokoił ten objaw Valsalvy i założyłem sobie, że może być to problem lokalnego obrzęku. Stąd tutaj była prośba do Wojtka i do Kamila, żeby popracowali nad prawidłowym rytmem oddechowym. I co jeszcze ważna rzecz, tutaj mi się teraz przypomniała, wspominał na samym początku, że przy próbie rozluźnienia prostownika, czyli wtedy, gdy prosty masaż, tak, czy też rozciąganie, pogarszał się wtedy. Więc tutaj... Tak? Jeszcze tylko dodam, że pamiętam, że tak jak samo zleciłem taki manewr potreningowy, żeby mógł mówić o jakimkolwiek odciążeniu odcinka lędziowego, to ja mu zaleciłem trakcję taką bardzo, że tak powiem, bardzo ostrą, ponieważ to poprosiłem go o to, żeby przy iluś tam gumach oporowych, no bo chłopak waży 140 kg, znaczy no wtedy ważył pewnie trochę więcej, dzisiaj tam 135 jakby mniejsza, ale no jest to naprawdę duży człowiek i pamiętam, że przy tej próbie, jak była ta trakcja odcinka lędziowego, to właśnie go zaczęło jeszcze bardziej boleć i co było dla mnie, oczywiście jako trenera mówię, dobra, to jest czerwona lampka, moja wiedza trenerska, tak, moja wiedza trenerska tutaj jakby od strony trenerskiej zrobiłem wszystko, żeby też mu pomóc, ale przynosiło to jeszcze tylko gorszy efekt, mówię nie idziemy tutaj dalej, potrzebuję jeszcze pomocy fizjoterapeuty. Tak, i tutaj właśnie moją rolą było jakby określenie, czy trzeba szukać głębiej dalej, czy właśnie jest to dla mnie czerwona flaga, czyli wtedy byłoby już naprawdę niedobrze. Natomiast to jest dla mnie przykład takiego pacjenta, gdzie no, rozćwiczyć się go nie da, bo tutaj jakby możecie spotykać w internecie takie opinie, że o, jesteś napięty, to wystarczy to rozmasować, rozrolować, rozćwiczyć, zmienić od razu wzorzec motoryczny i tak dalej. Natomiast tutaj każda próba zmiany wzorca motorycznego u niego wiązała się z dolegliwościami bólowymi. No efekt jaki jest teraz, zaraz koledzy powiedzą, natomiast na pewno gdyby w trakcie tego, co ja zaleciłem, bo oczywiście to, co zaleciłem, to w pewnym momencie też zaczęło się troszeczkę pogarszać, więc trzeba było zmodyfikować, tak, czyli innymi słowy, na przykład zaleciłem wykonywanie pewnego wyprostu kręgosłupa z akcesorium, tak, po to, żeby wspomóc ruch ślizgu i w pewnym momencie było tak, że było dobrze, natomiast później jakby zatrzymał się, jakby na nowo, może nie to, że się zaostrzył, no tylko jakby no był taki efekt stagnacji, tak, więc trzeba było coś zmienić, tak. No i tutaj jakby po konsultacji z kolegami wdrożyliśmy jakby kolejny plan tutaj jakby te treningowe, znaczy zmianę procesu treningowego, to co zaskutkowało czymś, co, czym zaraz Wojtek pewnie też powie. Natomiast kluczem jest to, że tutaj musi być diagnostyka określenia przede wszystkim, co może być przyczyną. My oczywiście, tym bardziej ja, no nie mam jakby tutaj stuprocentowej pewności i nigdy nie będziemy mieli stuprocentowej pewności, natomiast o jedną taką pewność nam tutaj chodzi. Czy to, co chcemy jakby zaserwować, nie będzie szkodliwe? Ja tutaj pójdę za takim słynnym cytatem jednego z takich ojców terapii manualnej, który powiedział, że jeżeli dana terapia może pacjentowi pomóc, no to należy ją próbować. Natomiast jeżeli w myśli terapeutycznej, czyli w tym wypadku moim, czy też Kamila, czy Wojtka, pojawi się myśl, a jejku, czy ja przypadkiem nie zaszkodzę, to z racji tego, że po prostu się pojawia taka myśl, lepiej odstąpić od po prostu działania tutaj. To tym bardziej, że tutaj Valsalva była taka no, dodatnia, tak? Natomiast wszystkie objawy neurologiczne były tutaj, znaczy nie były aktywne, to był bardzo dobry objaw, no i mieliśmy badanie obrazowe w postaci rentgena funkcjonalnego. Gdyby go nie było, podejrzewam, że od razu bym poprosił o wykonanie takiego badania. Gdyby się natomiast pogarszał ewidentnie po pierwszych próbach terapeutycznych, na pewno trzeba byłoby poprosić o rezonans magnetyczny, tak? Natomiast tutaj efekt jest bardzo dobry, resztę to oddaję głos Wojtkowi.
Tak, oczywiście diagnostyka Piotra bardzo się przydała, bo wiedzieliśmy, co robić lub czego nie robić. Dawid trafił do mnie nawet nie samym bólem, tylko po prostu przyszedł do mnie na siłownię, bo to było dobre miejsce dla niego do trenowania. I po kilku dniach, jak zobaczyłem jego wyciskanie, przysiady, bo on je oczywiście dalej robił i martwe ciągi na małych ciężarach, okazało się, że technika no nie jest najlepsza, więc zaczęliśmy to wszystko poprawiać. Dopiero później wyszło ta jego kontuzja i tak dalej. I tutaj cały czas mówimy o przeproście w kręgosłupie i Dawid, czy przysiadzie przy martwym ciągu, czy zwłaszcza przy wyciskaniu leżąc, nie używał mięśni do stabilizowania, tylko ten łuk, który, on jest głównie wyciskaczem, więc łuk, który wykonywał na ławce, przenosił na resztę bojów. I pracujemy już ze sobą 7 miesięcy. Przesunęliśmy próg bólowy, gdzie na początku 120 chyba kilo już w martwym ciągu powodowało mu ból. Teraz robi 250 sobie i ten ból może gdzieś tam zaczyna się pojawiać dopiero, więc ta granica mocno poszła do przodu. Kluczową rzeczą, która była, to zmiana tego właśnie wzorca walsalwy oddechu. Tutaj Kamil też bardzo dużo pomógł. Pokazaliśmy to na filmie, który wam oczywiście wrzucimy, jak prawidłowo robić odruch walsalwy. On robił to, myślę, że jak 90% osób, które ten odruch właśnie stosuje. Powietrze szło nie tam, gdzie trzeba, nie był wyłączony brzuch, przez co też wyłączał resztę mięśni, które powinny go stabilizować, działać w danym ruchu, czyli przy złym oddechu wyłączał na przykład mięśnie pośladkowe, przy dobrym oddechu, który Kamil zmienił, wszystko już tam działało. I jakby to było, testy pokazały, że to jest ten kierunek, który musimy iść. No jakby zmiana tego oddechu do teraz jest utrzymywana i jest właśnie ta poprawa, o której mówiłem. No dalej kluczową rzeczą było to, bo jakby mówię, my budujemy tego zawodnika od samego początku i zmiany są wprowadzane bardzo powoli. Czyli na przykład wyciskania uczył się kilka miesięcy i dopiero niedawno zmieniliśmy mu właśnie ten most na nie taki aż mocno wygięty w pałąk, bo on świetnie to robił, czyli po prostu napinał się cały, ale nie dzięki mięśniom, można powiedzieć, tylko po prostu dzięki swoim krańcowym zakresom ruchu. Czyli po prostu był napięty jak struna na ławce i w ten sposób wyciskał, no ale oczywiście żadne mięśnie tam nie pracowały. Spłyciliśmy most i to był taki też przełomowa rzecz, bo zawsze po wyciskaniu ten ból był większy u niego, czy przy martwych ciągach, czy przy przysiadach, a w momencie, gdy ten most zlikwidowaliśmy i on zaczął używać mięśni do stabilizacji, ten ból, właśnie ten ból próg bólowy zaczął się przesuwać, więc co z tego, że pracowaliśmy sobie na dobrym wzorcu oddechu, nawet na martwym ciągu i przysiadu, skoro on to wszystko niszczył na ławce. Dlatego teraz już dokładnie wiemy, w którym kierunku iść. Oczywiście Dawid jeszcze zrobi rezonans, żeby to wszystko potwierdzić i Piotr jeszcze wam na pewno o tym opowie, czy coś tam się zmienia, czy nie. Ale znowu dochodzimy do wniosku takiego, że tak mięśnie mają pracować, a nie sztucznie wywołana stabilizacja, czy to przy, no zwłaszcza przy wyciskaniu, bo przy wyciskaniu możemy się położyć na ławce i, tak jak mówię, sztucznie się ustabilizować poprzez jakieś te krańcowe zakresy wygięcia włók. No ale no, do końca tak nie może być. Teraz po 7 miesiącach pracy mamy odpowiednie ustawienie nóg, dopiero włączyliśmy leg drive do pracy, ustawienie rąk, które jest wąskie, czyli on chwyta na mały palec sztangę, czyli w jego przypadku, bo to jest wielki chłop, to jest naprawdę wąsko, ale dopiero teraz czuję, czym stabilizuje łopatkę, czym wyciska sztangę, czyli tu jest triceps piersiowy. Dokładnie mówi, który mięsień stabilizuje go na dole, na górze, używa leg drive'u i używa mięśni do stabilizacji. Także zmiana tutaj była kluczowa właśnie moim zdaniem na ławce. I jeszcze jakby trochę rozwijając to, co powiedział Wojtek, czyli sama ta pozycja do wyciskania, która pozornie była robiona poprzez przeprost kręgosłupa, a nie tak jak mamy to zrobić poprzez retrakcję i depresję łopatki, czyli tak naprawdę on pozornie wyginał się włók, ale tak naprawdę rozpoczynając od kręgosłupa lędziowego, który właśnie podrażniał przez cały czas miejsce, które było tak naprawdę postkontuzyjne i przez cały czas generowało to zależność bólową. To po pierwsze. Po drugie zwężony chwyt, zwężony. Te 69 cm, które mamy palec na
mały palec na ringu daje nam tak naprawdę optymalną pozycję do wyciskania, jeżeli chodzi o samo ułożenie, stabilizacyjne całej obręczy barkowej i dalej wygenerowanie maksymalnej prędkości, którą jest w stanie zrobić. I znowu to nie oznacza, że wąskie wyciskanie jest na triceps, szerokie na klatkę czy coś tam. Nie. Dla nas najważniejszym i najlepszym wyciskaniem od zawsze na zawsze będzie stabilizowanie pozycji, którą musimy najpierw wykorzystać w węższym rozstawie. I znowu możemy tutaj posłużyć się wieloma przykładami na świecie, ale jak zobaczycie top 100 wyciskaczy na całym świecie, tylko jedna osoba wyciskała szeroko, to znaczy, że na te 81 cm Kirill Saryczyjew, każda inna osoba w top 100 robi co najwyżej na mały palec i oczywiście będą jeszcze o tym materiały, ale jakby to już nie dzisiaj. I oddechowa zmiana polegała na tym, że na początku w filmie, który oczywiście mieliście tutaj w tle do oglądania, było zalecone na początku z angielskiego oddychanie krokodyle, czyli ustawiamy klienta jak jest położony na brzuchu i staramy się kierować oddech tak naprawdę do kręgosłupa lędziowego. Wiadomo, że robimy to całość oddychanie torem 360 stopni, tylko znowu jego odczucia w samym tym oddechu nigdy nie były kierowane w to miejsce. Stąd też tak naprawdę to był oddech górno-żebrowy, który psuł tak naprawdę całą pozycję, a wiemy, że przepona będzie swoje optimum wartości, jeżeli chodzi o stabilizację posturalną, nie tylko jako funkcję oddechową, będzie spełniało w swojej apozycji, czyli tak jak mamy ustawienie optimum dla tego narządu i dopiero wtedy możemy mówić o stabilizacji całego ciała, które znowu dla mięśni, które były na początku przeciążone, czyli wszystkie mięśnie, które przyczepiają się do klatki żebrowej, jak w końcu mogły spełniać swoją rolę stabilizacyjną, a nie były przemęczone, to też mogliśmy uzyskiwać efekt ustabilizowanego ciała i dzisiaj już ten ból może nie, że nie występuje, ponieważ czasem jeszcze przy martwym ciągu, ale to już są ciężary rzędu 240-250 kg na 5-6 powtórzeń, które Dawid robi bez problemu. Czasem jeszcze jest jakiś delikatny dyskomfort, ale nie mówimy już o zależności bólowej, także myślę, że rzeczywiście idziemy w dobrą stronę i jeszcze postaramy się dla Was nagrać taki porównanie obrazów rentgenowskich, które było właśnie w trakcie kontuzji i to, co jeszcze będzie zrobione po kontuzji, ponieważ mamy oczywiście te materiały na płycie, jeżeli chodzi o to, co było robione od razu w trakcie. No i teraz po tych tam 7 czy 8 miesiącach, jak zrobię taki obraz po, co rzeczywiście było zrobione, żeby nie były to nasze domysły, tylko diagnostyka Piotra oraz nasza praca trenerska, jak rzeczywiście przekłada się na fakt. A więc czy obraz rentgenowski nie będzie wykazywał zmiany in plus, które staramy się tutaj wykazać. Jeszcze ta oczywiście była kontuzja tego zerwanego mięśnia piersiowego dwa razy, naderwanego. On w wieku 19 lat wyciskał te 240 i oczywiście technikę sobie zobaczycie na filmie, jak to wyglądało. I teraz bardzo mocno musieliśmy nauczyć go w ogóle pracy na lewej łopatce, lewy najszerszy grzbietu i tak dalej. I tutaj właśnie do wyciskaczy, którzy, znaczy w większości nawet nie wyciskacze, czy to normalni ludzie, którzy zawsze będą mieli dysbalans z jednej strony, co często nam się tutaj potwierdza. U niego też oczywiście wprowadziliśmy naukę chodu i praca biodrem i stopami i tak dalej, żeby zniwelować właśnie te braki na lewej łopatce i też to się nam fajnie udało zrobić, że on teraz już czuje napięcie tam, gdzie powinno być, a nie jak wcześniej pracował tylko jednym piersiowym, który się właśnie miał tendencję do tego zrywania, nadrywania, kontuzjowania. Więc tutaj też to wyprostowaliśmy dzięki właśnie między innymi chód, to o tym wszystko Kamil mówił, bracing i tak dalej i szukanie właśnie odpowiedniej pozycji dla niego. Czy tutaj należy też wziąć pod uwagę, że to, co powiedział Kamil, między innymi Wojtek, on wcześniej jak wyciskał, bardzo mocno mostował, nie w tym miejscu, co powinien, i jakby to też jakby potwierdza to, co zaobserwowałem osobiście podczas badania, gdzie jeżeli kręgosłup lędziowy jest w hiperprzeproście, czyli hiperlordozie, stawy są mocno ściśnięte i on jeszcze zamostuje koncentrycznie, no to tam miejsca już w ogóle nie ma tak naprawdę, więc tutaj na takie fizjoterapeutyczne podejrzenie wtedy pierwsze, które miałem, z chwilą, gdy wykonał test Warsalwy, no
to problem po stronie więzadeł żółtych, tak, w kręgosłupie, tak, natomiast no tutaj pytanie jest takie, co to zmieni w mojej terapii, jeżeli ja to zobaczę i pytanie, czy rezonans magnetyczny to zobaczy, ponieważ najlepszym tutaj takim badaniem tak naprawdę to byłby rezonans magnetyczny funkcjonalny, czyli w ruchu, który jest badaniem czyli bardzo trudnym. Trzeba byłoby go tam wsadzić razem z ławką. dokładnie, bo w pewnym momencie, tak jak no, tutaj koledzy powiedzieli, no, on uzyskał pewną taką swobodę ruchu, no ale pojawiało się coś przy próbie wyciskania i to był właśnie ten zły wzorzec. I to, co często z Kamilem powtarzamy również, że w trakcie mostowania to nie kręgosłup lędźwiowy ma się bardziej pogłębić, tylko właśnie chodzi o odcinek piersiowy tutaj i to przyjmuje kształt kopuły tak naprawdę, tak? Więc no, jest to ciekawy przypadek, ale nie możemy go bagatelizować, bo fajnie, że to, że się poprawił, no, ale dobrze jest mieć potwierdzenie obrazowe. Natomiast pamiętajcie, że żebyście też słuchając nas nie poszli w drugą stronę, że oto teraz będziemy się wszyscy prześwietlać, tak? Boli mnie to prześwietlić, tak? Tylko on, wiecie, no musi być wskazanie, tak? No, tutaj było wskazanie do rentgena funkcjonalnego, jest już wskazanie tak naprawdę do wykonania profilaktycznie tak naprawdę badania rezonansu magnetycznego, no bo będziemy wiedzieli tak naprawdę, co się tam dzieje w środku i żebyśmy, bo to jest zawodnik tak naprawdę, to nie jest przeciętny Kowalski, który sobie czasem przychodzi dźwigać, tak? Bierzcie też pod uwagę, że ja osobiście brałem pod uwagę podczas wywiadu objętość treningową, ponieważ jeżeli robimy martwy ciąg, tak, bardzo mocno przeciąża się system stabilizacji więzadłowej i tak jak mówią badania jednoznacznie, że przy dobrej technice martwego ciągu czy też dobrej technice wyciskania i złej technice martwego ciągu i złej technice wyciskania, siły kompresyjne na krążek międzykręgowy się niewiele zmieniają, natomiast siły ścinające drastycznie. A to siła ścinająca właśnie będzie siłą powodującą destabilizację i podrażnienie więzadeł międzykręgowych. Tym bardziej tutaj, jeżeli mówimy o bólu lokalnym, bo on miał ból bardzo lokalny, to nie był ból rozchodzący się na nogę, zabierający mu czucie w nodze i tak dalej, czyli to, co tak przy tak zwanej rwie kulszowej się na przykład dzieje, to musicie sobie zdawać sprawę, że jest taka pewna struktura nerwowa, która się nazywa nerwem sinu vertebralis, czyli to jest nerw zatokowo-kręgowy, który potrafi właśnie dawać taki lokalny ból, często jest to nazywane bólem dysku, bo sam dysk międzykręgowy nie jest mocno unerwiony, tam zawiera akwaporyny, które, czyli takie otwory odżywcze i tam jest właśnie taki nerw wsteczna gałązka nerwu korzeniowego, która otacza, no i między otacza tą strukturę i jest takie podejrzenie, a to jest cały czas tak jak mówię, mamy anatomiczną pewność, że to może dotyczyć tego nerwu, ale samo zbadanie obrazowe, o że nerw sinu wertebralny jest po prostu uciśnięty czy coś, no wiecie, to jest ciężkie, tym bardziej, że rezonans magnetyczny wykonuje przekroje co ileś milimetrów, tak, a ten nerw, zależy w jakim odcinku, on jest bardzo króciutki, tak, no ale to tak mówimy, takie anatomiczne rozważenie, że po prostu no, od fizjoterapeuty, który jest jakby między innymi związany ze sportem, tak jak ja osobiście, czy też w naszej koncepcji no, wymaga się znajomości jednak tej anatomii funkcjonalnej, takiej neuroanatomii. Dobra, z tego miejsca oczywiście jeszcze raz chciałbym podziękować Tomaszowi z MGW Training za udostępnienie nam miejsca do nagrywek. Pod koniec stycznia będziemy jeszcze prowadzić webinar o koncepcji GSP i na pierwszą część naszej czterowarstwowej, czy tam czteropoziomowej nauki, naszej koncepcji bierzemy oddech na tapetę i jak zawsze na koniec zachęcam do subskrybowania, klikania w dzwoneczek, żebyście zawsze byli na bieżąco z naszymi materiałami. Dajemy łapki w górę i oczywiście dajemy komentarze dla zasięgu. Jak nie mamy nic ciekawego do powiedzenia, to i tak wpisujemy pod filmem na przykład, że Piotr się ładnie uśmiecha albo Kamil jest łysy. Cokolwiek jakby wam wpadnie. Ja jestem łysy. Cokolwiek wam wpadnie pod rękę. Dzięki bardzo. Cześć.